towarzyskim spotkaniu remisują z Włochami. Bagaż obrożny dla biało-czerwonych. Toldo w bramce, piąstkuje, piłka przed pole karne, był Kukiełka i gol! 1-0 Jacek Bąk, fantastyczny strzał obrońcy Lans. 50. mecz w reprezentacji narodowej. Lepiej tego nie mógł uczcić. Kapitalne uderzenie Jacka Bąka. Drugi gol w reprezentacji narodowej. Wspaniale ustawiony. Popatrzmy na to jeszcze raz. O właśnie, wykorzystał te odbicie piłki. Pomyślnie trochę Toldo. Jeszcze raz niepilnowany, ustawiony na 15 metrze. Plasowane uderzenie znakomicie. Jacek Bąk 1-0. Czempionatu w Portugalii. Jaka szkoda, że naszych tam nie ma, ale cóż. Za to prowadzimy w meczu towarzyskim z finalistą Mistrzostw Europy. 2-0! Kapitalna bramka kolejna naszej reprezentacji. Jacek Bąk gratuluje Tomaszowi Kłosowi. Wspaniale, tak jak w meczu z Łotwą, tak i tutaj znalazł się w polu karnym. Wspaniale uderzył i w 17 minucie wicemistrzowie Europy przegrywają na Legii 0-2. Rzut wolny dla naszych reprezentantów i Głos świetnie wyszedł do tej piłki. Toldo bronił tego rogu. Właściwie może ktoś mieć pretensje do bramkarza Interu, że powinien wyciągnąć tę piłkę, ale co to nas obchodzi? Jest 2-0 dla biało-czerwonych po 18 minutach gry. Osłupiały Toldo, zmarznięty. No i trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo dobrze. Mądra gra biało-czerwonych, spokojna, pewna. Sporo szczęścia mamy w akcjach polu karnym i o to chodzi. Teraz przy piłce Żewłakow, atakowany wściekle przez Markioniego, dobrze Markioni wychodzi na czystą pozycję, Dudek, piłka w siatce, Dudek nie dał rady, na czystą pozycję oczywiście nie wychodził Dudek, świetne zagranie i jest gol, 2-1 dla biało-czerwonych, gratulacje zbiera Cassano. Bardzo szybko nasi dali sobie strzelić tę pierwszą bramkę, a to jeszcze raz akcja Markioniego. Bieris bardzo sprytnie do Cassano. Cassano ruszył. Widzą Państwo spokój. Nawet nie patrzył. Tylko podkręcił wspaniale piłkę. Podciął ją, jak powiadają piłkarze. I mamy 2-1. Sporo bramek jak na mecze Polski z Włochami. Rzadko goli tyle pada w jednym meczu. Tym bardziej, że mamy nadzieję na następne trafienia. I to koniecznie z udziałem biało-czerwonych. Krzynówek w stronę Żurawskiego, równie Krzynówek, dobrze do Rasiaka, Rasiak, Żurawski, uwaga, Żurawski strzela, słupek, czy będzie dobitka, musi być gol i jest! Ale na spalonym jednak był nasz atakujący, tak orzekł asystent sędziego głównego, a jednak uznana bramka przez pana Owrebo. Owrebo postanowił i prowadzimy 3-1 z Włochami. Bardzo ciekawa sytuacja, warto to zobaczyć. Dobra akcja Żurawskiego jeszcze raz. Żurawski, Vianeste, Żurawski, 17 mat, strzela, słupek, dobitka, Krzynówka i gol. Nie ma o czym mówić. Nie wiem, co chciał pokazać arbiter boczny, czy asystent pana Owre, bo tu nie ma wątpliwości. Jest 3-1 dla reprezentacji Polski. Maciej Żurawski, on mówił, że lubi grać przeciwko włoskim drużynom, że strzelał tyle bramek i proszę, o mały włos pokonałby bramkarza Włochów, ale piłka odbija się za linią bramkową. Prowadzimy 3-1 po golu Krzynówka. Testa próbuje coś wytłumaczyć.